Witajcie kochani. Zaraz tu się znajdę tę piosenkę, co śpiewaliśmy. Jezu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek mnie poślesz, gdziekolwiek prowadzisz, Ty widzisz więcej niż ja, więc pójdę za Tobą, gdziekolwiek mnie poślesz, gdziekolwiek prowadzisz, Ty widzisz więcej niż ja. Czy zdarzała Wam się taka sytuacja, że do kogoś szliście i po drodze zapomnieliście, gdzie szliście? No, myślę, że idę za Panem Jezusem i po drodze zapomniałem, za kim szedłem. Wiecie, ja najpierw opowiem taką zmyśloną historię, a żeby potem opowiedzieć prawdziwą. Bo jak powiem od razu prawdziwą, to i tak w nią nie uwierzycie. Wyobraźcie sobie, że zdarza się taka sytuacja, że Iza wysyła mnie po zakupy. I mówi, idź po ketchup, ale ten i ten, pamiętaj, żeby ten kupić, to musisz iść do Lidla, bo w Biedronce go nie ma. I zdarzają się takie komunikaty? I idę. I idę sobie po ten ketchup dzielnie, wiem dokąd idę. Znam swój cel. Idę po drodze, ale spotykam Alvaro. A on mówi, że idzie po bułki. No też do spożywczaka, to idę z nim. Ale ja w prawo, on w lewo, bo ja mówię, że ja do Lidla, on do Biedronki. Ale to chodź, pójdziemy razem. Idę, ale po drodze idę dalej, spotykam Grażynę, a Grażyna mówi, że idzie do Decathlonu. No to ja mówię, no w zasadzie też bym sobie buty neoprenowe kupił. To pójdę razem z nią, prawda? Idę dalej. Ale dalej spotykam Marka, jak już wychodzę z tego Decathlonu, a on akurat idzie do Ikei. A ja mam kartę Ikea Family, a jest dzień tygodnia między poniedziałkiem a piątkiem, więc co, no kawy się nie napije? No pewnie, że się napije, nie? Więc idę i wracam do domu, a Iza się pyta, ketchup kupiłeś? Zapomniałem, że w ogóle poszedłem po ketchup. Zapomniałem na śmierć. I teraz wiecie, to jest zmyślona historia, nie? Że tak spotykam ludzi po drodze, idąc po ten ketchup, ale że zdarzyło się tak, teraz niedawno, w tej przerwie świątecznej, bo takich historii mam dużo, ale ta jest z tego tygodnia, co dziewczynki nie chodziły do szkoły. I rano miałem zawieźć tylko Liwię do przedszkola, a potem przyjechać tutaj do Bydgoszczy, do kościoła. No i dzwonię do Izy koło 13 czy 14. A Iza się pyta, a jak tam Liwia, jak do przedszkola ją zawoziłeś po przerwie? Zapomniałem jej zawieźć do przedszkola dzisiaj. Autentyk. Cały dzień starsze siostry się z nią bawiły. Zapomniałem ją zawieźć do przedszkola. Innym razem, na przykład, Ania wtedy była w domu, nasza druga córka, a miałem jechać po najmłodszą do przedszkola. I znowu zostawiłem Anię w domu, jadę do przedszkola, po drodze jest sklep spożywczy, coś wszedłem kupić, na zasadzie ziemniaki albo cebulę. Wychodzę ze sklepu, zakupy zrobione, wsiadam, wracam do domu. Przychodzę, Ania, a gdzie Liwia? Zapomniałem po nią pojechać. No, nie wiem, no może ja jakiś jestem dziwny, bo mi się to zdarza często, mam dużo takich. Do Izy mówiłem, Iza, czy zdarzają mi się takie sytuacje, że po co jechałem i zapomniałem, po co pojechałem, nie? No nie wiem, czy się nadają wszystkie. Na przykład, kiedy pracowałem na uczelni, był egzamin dyplomowy czyjś. Wiecie, no ważne, żeby promotor był w komisji, nie? Uwierzcie mi, że zdarzało mi się odebrać telefon, panie doktorze, bo my już tu wszyscy jesteśmy, gdzie pan jest, nie? Czekamy na pana. Po drodze, coś się wydarzyło i zapomniałem. Naprawdę, to nie są przesadzone historie. Potem już miałem tak, że w pracy wisiała marynarka, bo zapominałem, żeby chociaż nie iść tak bez marynarki na obrony, nie? Więc się zdarza. Do czego zmierzam? Ważne, żeby wiedzieć, dokąd idziemy i po co idziemy. To naprawdę jest ważne. Wiele zaoszczędzić można. Paliwa, kroków, podeszwy w butach można zaoszczędzić. Naprawdę, dobrze jest wiedzieć, po co idziemy. I to dotyczy naszego takiego życia zwykłego. Wiecie, jak jedziemy po dziecko do przedszkola, to jest ważne, żeby wrócić do domu z dzieckiem, nie? Mi na przykład się już zdarzyło kilka razy. Wiecie, moje córki to tak potem mówią, że wstyd ze mną gdzieś się pojawić. Jadę z Liwią, prawda, zabrałem ją z przedszkola, jedziemy samochodem, a ona tak patrzy na swoje buty i, ale ja nie mam butów, ja mam kapcie. Liwia, pojedziemy jutro po buciki, się nie przejmuj, nie? Ale zima, śnieg, nie? A ja muszę jeszcze dwie pozostałe ze szkoły odebrać i tą Liwię w tych papciach ciągnę za sobą po podwórku zimą. To tak wszystko są świeże historie, wiecie, takich... No zdarza się, że zapomnimy, po co jedziemy. Zapomnimy się, jak się dzieci odbiera, zdarza, że się zapomni nam, jak się dzieci odbiera z przedszkola. Ale to nie jest tak, że tylko zostawiam rzeczy w przedszkolu, nie? Bo to też możecie tak pomyśleć. Ostatnio na przykład przyniosłem bluzkę, która nie była mojego dziecka, nie? Na drugi dzień ją zaniosłem, rzecz jasna, nie? Ale tak ubrałem dziecko, nie w jego ubrania.
Więc ważne jest nie tylko wiedzieć, po co idziemy, ale też jak idziemy, prawda? Jaka jest nasza, nasza droga. Od tym kazaniem otwieram serię Tacy jesteśmy. Serię o naszej tożsamości, o tym, że pewne rzeczy są dla nas naprawdę ważne. One są odpowiedzią na pytanie dla nas jako Kościoła. Dokąd idziemy? Dlaczego tędy idziemy? Dlaczego w taki, a nie inny sposób chcemy iść? Jaka jest nasza droga? To są bardzo ważne pytania. To są bardzo ważne pytania, żebyśmy też byli wokół nich i zjednoczeni, i skonsolidowani, żeby się nikomu z nas nie zdarzyło, nie wiem, zapomnieć dziecka z przedszkola odebrać, nie? Takiego duchowego dziecka odebrać z przedszkola. Chciałbym przeczytać fragment listu do Kolosan, bo tam Paweł mówi o całej swojej służbie. Mówi o swojej tożsamości, o swojej służbie. Fragment listu do Kolosan, pierwszy rozdział będziemy czytać, od 24 wiersza. I tam padną ważne odpowiedzi na pytania, po co to wszystko? A potem my sobie odpowiemy na pytanie, po co to wszystko w kontekście Kościoła, Kościoła dla Ciebie i serii kazań, która przed nami. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 24 wiersz. Teraz się cieszę, mimo cierpień, które ze względu na was znoszę i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym, za Jego ciało, którym jest Kościół. Rzecznikiem tego Kościoła zostałem zgodnie z planem powierzonym mi względem was, by wypełniać Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest pośród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. I tu jest streszczona Ewangelia i Paweł jako zwiastun Ewangelii się przedstawia. A potem piękne podsumowanie. To Jego, czyli Chrystusa ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak, by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, z tym się zmagam, stosownie do Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. Z tym się zmagam, nad tym się trudzę. Nad czym, Pawle, się trudzisz? Aby każdego człowieka napominać i każdego człowieka nauczać z całą mądrością. A po co to wszystko? I w 28 wersecie jest odpowiedź. Tak, wiecie, kiedy ja pamiętam w czasie w ruchu studenckim, jak się uczyliśmy czytać Biblię, to dostałem taki nawyk. Zwracaj uwagę na te wszystkie łączniki, z których coś wynika. Dlatego, żeby, ponieważ, bo tam jest tajemnica. No ponieważ, to się dowiesz, po co coś się dzieje. I tu właśnie pada takie piękne greckie słowo. Ja już kiedyś poświęcałem mu troszkę uwagi. Chciałbym, żebyśmy byli wyczuleni, ilekroć w domu czytamy tą naszą Biblię. Ile razy się pojawi to słówko? To jest słówko China. Może ono się pojawić, będzie nam ładniej wtedy je przeczytać. China. Powtórzcie za mną. China. Czyli co znaczy żeby. I Paweł mówi, możecie mi uwierzyć lub nie, tłumacze uczynili Biblię piękniejszą, żeby nie powtarzać, ale tam w jednym zdaniu, w 28 wersecie, trzy razy pojawia się sformułowanie każdego człowieka. Każdego człowieka napominamy, każdego człowieka nauczamy z całą mądrością, Paweł dodaje, po co, i teraz zagadka, wszyscy wstrzymujemy oddech, po co każdego człowieka napominamy, każdego człowieka nauczamy z całą mądrością, Paweł mówi o swojej służbie, a po co to wszystko? Żeby każdego człowieka, trzeci raz się pojawia sformułowanie każdego człowieka, stawić doskonałym przed Chrystusem. Więc po co to wszystko, po co Pawła służba? Żeby każdy człowiek doskonały stanął przed Bogiem. Piękny cel, prawda? Warto się trudzić? Warto. Nad tym właśnie się trudzę, z tym się zmagam, stosownie do jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. I teraz chcę powiedzieć tak, cała seria kazań, co przed nami. I wszystko, co w Kościele dla Ciebie od 6 lat się dzieje. Wszystko, co przeżywamy, jest innym sposobem opowiedzenia tego samego China. Wszystko to dzieje się po to, żeby każdy z nas kiedyś doskonały stanął przed Chrystusem. Amen. Amen? Żeby każdy z nas kiedyś doskonały stanął przed Chrystusem. Słowo doskonały też jest fajne. Ja wiem, że to takie są egzegetyczne wycieczki, ale mam nadzieję, że część z nich... Niektórzy z nas, część z nich zapamiętają, tak stopniowo. Aby każdego człowieka stawić doskonałym przed Chrystusem, doskonałym to jest takie greckie słowo, które wskazuje skończonym. Po polsku to jest tak dwuznacznie, nie? Prawda? Żeby każdego skończonym
Ale rozumiecie, o co chodzi? Skończony, już doskonały, nic nie można dodać. Skończony, każdy człowiek. Na poprzednim nabożeństwie ktoś mi podpowiedział lepsze tłumaczenie. Wykończonym. Prawda? Żeby każdy człowiek wykończony stanął przed Chrystusem. Skończony, wykończony, ukończony, doskonały. I teraz odwołam się z poczuciem winy. Czy chcesz być doskonały przed Chrystusem? Ja chcę. Jest to trudne, wiecie, to jest, ale to kazanie nie ma na celu teraz dobrego, teraz postanowienie noworoczne. Będę doskonalszy przed Chrystusem. No nie wierzymy w postanowienia noworoczne chyba. Czy wierzycie jeszcze niektórzy z was? Ktoś jakieś podjął na nowy rok postanowienia? Ja nie mam. Dlatego, że stwierdziłem, że jak coś jest dla mnie ważne, to ja to postanowię w październiku, w listopadzie, w grudniu. Nie muszę czekać na 1 stycznia. Dlatego nie działają postanowienia noworoczne, bo tam są tylko te rzeczy, których nie uznaliśmy za ważne w lutym, nie uznali zeszłego roku, nie uznaliśmy za ważne we wrześniu za ważne, więc ich uznamy, w styczniu je uznamy, no bo wypada mieć, prawda, nowy zeszyt, prawda, nowy rok, nowy kalendarz, będę ładnie pisał. Ja zawsze jak był nowy zeszyt, to sobie obiecywałem, że będę ładnie pisał, potem już od czwartej kartki pani pisała pismo. Nie? Więc nie o to chodzi w postanowieniach noworocznych. Ale w chrześcijańskim życiu chodzi o to, żeby każdy z nas doskonały stanął przed Chrystusem. A o co chodzi w Kościele? Paweł to mówi w kontekście swojej służby. I chciałbym, żeby najbliższe dwa miesiące kazań w Kościele dla Ciebie to było nasze, tutaj z KDC, nasze China. Po co to wszystko? A wszystko to robimy po to, żebyśmy mieli, ja naprawdę wierzę w dojrzałość, żebyśmy byli dojrzałymi chrześcijanami. Wszystko, co, dlaczego, bo to jest dobre pytanie, dlaczego dzisiaj przyszedłeś do kościoła? Dlaczego ja dzisiaj przyszedłem do kościoła? Dlaczego przygotowywałem to kazanie? To jest właśnie nasze China, abyśmy żyli życiem, które bardziej się Bogu podoba. Zgadza się? No nie, tak zakładam. Więc teraz zastanowiłem się, jakie są u nas w Kościele dla Ciebie nasze takie China i pomyślałem sobie o dwóch zdaniach. Pierwsze towarzyszy nam od bardzo, bardzo długiego czasu. Mamy taki nowy kalendarz Kościoła dla Ciebie na rok 2017. Zachęcam, bo to można zabrać kawałek Kościoła do domu. Prawda? Bo to są te nasze takie piękne plansze, które znamy z kawiarni, znamy z naszych zakładek, więc wybrane plansze są tutaj. Kawałek Kościoła można zabrać do domu i sobie powiesić na ścianie. Fajnie, tak? Ale jedno znamy bardzo dobrze hasło i tylko chciałem je przypomnieć. Po co my to wszystko, co robimy w Kościele, po co to robimy, nad czym się trudzimy, po co to robimy? Żeby Król Jezus był wywyższony. To jest nasze pierwsze China. Amen? Chcemy wszystko, żeby w naszym życiu wywyższyło Króla Jezusa. Więc w marcu, jak będzie to wisieć u mnie na ścianie, to będę pamiętał, po co to wszystko. Żeby Król Jezus był wywyższony. Ale mamy też drugie China. Żeby wszystko, co się dzieje, wszystko, co razem budujemy, tacy właśnie jesteśmy. Jesteśmy, kim jesteśmy. Wiemy, dokąd idziemy. Nie damy się ani o milimetr tego zepchnąć, bo chcemy, żeby w każdym rzeczy, którą robimy w Kościele, Król Jezus był wywyższony. I po drugie, żeby ludzie byli błogosławieni. Żeby ludzie byli błogosławieni, żeby nasze życie było bardziej poddane Bogu. Żeby Bóg, patrząc na nasze życie, powiedział: wow, chcę błogosławić Twoje życie. Chcę błogosławić Twoje życie bardziej. Podoba mi się to, jak żyjesz. Chcemy takiego życia? I sobie myślę, że są pewne rzeczy, tacy jesteśmy. To jest też odpowiedź, jacy nie jesteśmy. Są pewne rzeczy, które są fajne. Są pewne rzeczy, które lubimy. Ale nie ma na nie miejsca w Kościele. Dlaczego? Bo one nie sprawiają, że Król Jezus jest wywyższony. I one nie sprawiają, że nasze życie jest bardziej błogosławione. One są tylko fajne. Natomiast wszystko, co dzieje się w Kościele, musi spełniać jeden z tych celów, a najlepiej jak spełnia oba naraz. Żeby chwaliło Boga i sprawiało, że nasze życie jest bardziej błogosławione, bardziej poddane Bogu, bardziej od Boga zależne, bardziej złożone w Bożych rękach. Amen? Amen. Kiedyś się spotkaliśmy więc w gronie kaznodziei w Kościele dla Ciebie i zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tej dojrzałości, co zrobić, aby każdy z nas stanął bardziej przed Bogiem. I tak powstała ta seria kazań. Tacy jesteśmy. 8 tygodni spotkań, na których krok po kroku, wiecie, po to wszystko się dzieje, żeby nasze życie było bardziej błogosławione i bardziej poddane Bogu. Dzisiaj pierwsze z nich, które otwiera, ale też podsumowuje całe te 2 miesiące, które przed nami. Albo zapowiada, może nie podsumowuje, zapowiada te 2 miesiące, co przed nami. Chcemy
właśnie razem się rozwijać. Pierwsze kazanie, które będzie za tydzień. Prawda? Chcemy się rozwijać, po to to wszystko robimy, żeby nasze życie, możemy włączyć plan na najbliższe 2 miesiące. Chcemy się uczyć. Wiecie, można rąbać drzewa ciągle tępą siekierą i się dziwić, dlaczego mięśnie bolą, dlaczego człowiek jest nacharowany, dlaczego nie ma takich wyników, jak mają inni. Albo można pójść po głowę i naostrzyć siekierę. Zgadza się? Rozwój to jest ostrzenie siekiery. Więc chcemy być ludźmi, którzy uczą się od tych, którzy są przed nami w tej drodze, uczą się od siebie nawzajem, nie chcą tylko innych pouczać, ale sami chcą też się uczyć. To jest w zasadzie chyba klucz do wspólnego budowania i do służby w Kościele. Chcieć się uczyć, a nie tylko innych uczyć. Prawda? Więc to jest jakaś wartość. Tacy właśnie jesteśmy. I chcemy to świętować. To jest z rozmysłem czas teraźniejszy. Nie czas przyszły, tacy chcemy być, tacy będziemy się stawać. My chcemy świętować to, jacy jesteśmy. Dlatego to nie jest, bo to jest pierwsze kazanie też w nowym roku. Ja je tak połączyłem, cwanie, żeby opowiedzieć o tym, co chcemy przeżyć w 2017 roku wszyscy razem. Ale pierwszą, że wiecie, to nie jest zestaw postanowień noworocznych na nowy rok. To jest świętowanie tego, co Bóg składa w nasze serce. Jak jest w palenisku, są węgielki, to my nie chcemy opowiadać, o, te węgle rozpalą się takim ogniem, owakim ogniem i tamto, ale chcemy dostrzec, gdzie Bóg włożył w nasze serce żar i dmuchać, nawet jeżeli to jest jeden zapalony węgiel, i dmuchać w niego tak, żeby pozostałe od niego się zapaliły. Zgadza się? I dmuchać ile sił, ile wlezie, żeby pozostałe rozpaliły się tym żarem. Więc chcemy jedni od drugich uczyć się. Chcemy uczyć się uczyć, żeby nasze siekiery były naostrzone. Wierzę, że chrześcijanin, każdy chrześcijanin powołany jest do służby. Bogu i innym ludziom. I nie ma albo-albo. Są ludzie, którzy chcą służyć Bogu, nie chcą służyć ludziom. Są ludzie, którzy służą Bogu, ludziom, ale nie chcą nic wspólnego mieć z Panem Bogiem. Nie. Chrześcijaństwo to jest służba Bogu i ludziom jednocześnie. Zresztą te nasze dwa China, aby Król Jezus był wywyższony i aby ludzie byli błogosławieni, to czujemy, że to jest innymi słowami powiedziane to, co powiedział Pan Jezus, kiedy Go spytali o dwa najważniejsze przykazania. Co Pan Jezus powiedział? Kochaj Boga z całego serca, a bliźniego swego jak? Innymi słowy to mówimy. Wszystko, co razem przeżywamy, przeżywamy po to, żeby Król Jezus był wywyższony, a bliźni pobłogosławiony. Chcemy... Druga rzecz, węgiel, który chcemy rozpalić, który złożony jest w naszych serduchach i wierzę, to węgiel, który daje nam siłę, to miłość. To miłość, która zamanifestowała się na krzyżu. To miłość, którą jako chrześcijanie okazujemy jedni drugim. Bardzo lubię to zdanie Martina Luthera Kinga. Miłość jest jedyną siłą zdolną zamienić wrogów w przyjaciół. Prawda? Martin Luther King mówi to w kontekście walki z dyskryminacją rasową, prześladowań, on to powiedział na jednym z wieców, mówi, będziemy was kochać, możecie zabijać nasze dzieci, możecie palić nasze domy, a my nadal będziemy was kochać. Możecie robić to i owanto, możecie nas krzywdzić tak i owak, wymienia te różne krzywdy, które w latach 60. działy się w Stanach Zjednoczonych, a my będziemy was kochać, bo miłość jest jedyną siłą zdolną zamienić wrogów w przyjaciół. I sobie pomyślałem, wow, to jest streszczenie Ewangelii. Bo miłość jest jedyną siłą, za pomocą której Bóg zamienia swoich wrogów. Chcemy, nie chcemy. W liście do Efezjan dowiadujemy się, że każdy z nas bez Chrystusa był wrogiem Boga. Miłość jest jedyną siłą, miłość Jezusa na krzyżu, która zamieniła nas jako wrogów Pana Boga w Jego przyjaciół, lepiej w Jego dzieci. Miłość jest jedyną siłą, która zamienia nas z wrogów Boga w przyjaciół Boga. I o tym chcemy mówić i to chcemy świętować. Wiecie, każdy kaznodzieja, to kazanie będzie mówił Michał Bilski, ale jest takie powiedzenie, które usłyszałem kiedyś od Waldka, że każdy kaznodzieja jest kaznodzieją jednego kazania.
I ja sobie pomyślałem, jest jedno kazanie, które 4 razy do roku w kościele dla ciebie co najmniej głoszę. Ostatni raz je głosiłem 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Kazanie o zbawieniu, które znajduje człowieka bez względu na to, jak się czuje i co o sobie myśli. Bo miłość jest jedyną siłą, która zamienia wrogów w przyjaciół, a nawet więcej w dzieci Pana Boga. I tacy właśnie jesteśmy i nie cofniemy się ani o krok. Wiemy, dokąd idziemy i to jest nasz cel. 3. kazanie. 4. w zasadzie w tej serii. Chcemy być wdzięczni. Wierzymy, że we wdzięczności jest wielka siła. Ja znam wiele osób, które myślą o sobie, że są wdzięczne, ale nigdy nie wyrażają wdzięczności. Nigdy nie mówią dziękuję. Nie chodzi o to, żeby myśleć o sobie, że jestem wdzięczny, ale żeby mówić innym dziękuję. Dlatego, że, wiecie, to jest biblijne. Jak weźmiemy listy apostoła Pawła, w każdym jednym jest fragment, który jest fragmentem dziękczynnym. Paweł mówi dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu za was. Ilekroć się o was modlę, dziękuję za was, że jesteście tacy. Więc chcemy rozwijać sobie postawę, która jest odbiciem serca pierwszego kościoła. Wdzięczności Bogu za wszystko, co w naszym życiu się wydarza. Nie roszczeń wobec wszystkiego, co w naszym życiu się powinno wydarzyć, ale wdzięczności za to, co Bóg w naszym życiu czyni. Wdzięczność jest kapitalna. Nie mogę doczekać się tego kazania. Tacy właśnie jesteśmy, ponieważ wiemy, dokąd idziemy. Chcemy, żeby Król Jezus był w naszym życiu wywyższony i żeby życie ludzi było błogosławione, nasze życie, żeby było błogosławione, to chcemy naśladować Boży charakter w tym, że jesteśmy hojni. Bóg szczodrze się dzieli wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, ale też wierzę, że szczodrze zaopatruje nasze domy, nasze portfele. Więc my też chcemy w Boży sposób zarządzać tym, co mamy, żeby nasze życie było błogosławione. Bo to jest piękne, kiedy nasze życie jest błogosławione. Tak czy nie? Tak. To ja teraz opowiem, żeby już w ogłaszeniach nie mówić. Mamy książkę miesiąca. Podasz mi za książkę miesiąca? Na nowy miesiąc. Dzięki. Dzieci mądre finansowo. Zawsze jest jakaś książka miesiąca, którą popularyzujemy, dlatego że uważamy, że po prostu warto ją przeczytać. I to nie jest książka dla dzieci, chociaż w tytule jest dzieci. To jest książka dla dorosłych, ale która też może być pomocna dla nas dorosłych w wychowywaniu następnego pokolenia, które jak wychować następne pokolenie, by wygrywało w sferze finansów. Ja chcę, żeby moje dzieci miały finanse pod błogosławieństwem. Więc tego egzemplarza już nie oddaję do księgarni, tylko go kupujemy. Podejdę z pieniędzmi zamiast z egzemplarzem. Jeżeli tyle jest sprowadzonych, żeby były. Bo ja chcę, żeby moje dzieci miały pieniądze pod błogosławieństwem i chcę je tego uczyć. Bo wiem, jak ważne to jest w moim życiu i jak bardzo jestem za to Bogu wdzięczny. Jak bardzo jestem za to Bogu wdzięczny. Więc a wszystko to po to, żeby nasze życie było bardziej błogosławione. Chcemy być oddani i zaangażowani. Bo bez wysiłku zdobywa się tylko szczyty głupoty, jak powiedział Lec. Bez wysiłku zdobywa się tylko szczyty głupoty. Wiadomo, no fajnie jest zdobyć szczyt, powiedzieć innym, wiecie, zdobyłem nie jeden szczyt w swoim życiu, naprawdę dużo osiągnąłem, ale ktoś patrzy z boku i mówi, fajnie, ale to jest szczyt głupoty. To nie jest żaden sukces. Więc w kolejnym kazaniu chcemy rozmawiać o naszym oddaniu i zaangażowaniu. Tacy właśnie jesteśmy. Wszystko, co jest wiele warte, wiele kosztuje. I ja, wiecie, to nie jest postanowienie noworoczne. Cały czas przedefiniowuję, bo dlaczego o tym mówię? Bo chcę wzmocnić to, co przeżyliśmy w 2016 roku, a nie wyznaczyć cele na 2017. Chcę wzmocnić to, co przeżyliśmy w 2016 i zaprosić każdego z nas, dołącz. Tacy właśnie jesteśmy zaangażowani i oddani. Dołącz do nas. Też bądź, bo daje nam to siłę. Jesteśmy zaangażowani i oddani. Mamy 2 nabożeństwa. Nie dlatego, że nie zmieścilibyśmy się na jednym w tej sali. Na pierwszym było nas dużo mniej. Ale dlatego, że chcemy, po pierwsze, żeby Król Jezus był wywyższony podwójnie, na pierwszym i na drugim, ale po drugie,
bardziej praktyczne i bardziej prawdziwe wytłumaczenie. Po drugie, chcemy, żeby ludzie wokół nas byli błogosławieni. Więc ponieważ tak jak dzisiaj się zbieraliśmy na drugim, nie ma już miejsc dla naszych gości. Dlatego kosztuje to wysiłek. Dzisiaj rano, jak wyjeżdżaliśmy z domu i tak jechaliśmy, mówię, Izak, pusto. A Izak mówi, dziwisz się, jest 8:30. Kto w niedzielę jeździ o 8:30? A ja sobie pomyślałem, uwielbiacze z KDC, Magda, która nagłaśnia, Paweł, który nagłaśnia, Magda, która kto wyświetla. Całkiem duża osób, grono osób wstaje w niedzielę i o 8:30 jedzie tu samochodem albo wcześniej. Piotr z Anią, którzy mają opiekę pastoralną, jadą z innego miasta, żeby przygotować tę salę. Całkiem dużo osób w niedzielę o 8:30 przyjeżdża po to, żeby ludzie byli błogosławieni. Po to wszystko. Zgadza się? Więc szukamy tych nowych miejsc tak, jak umiemy. Szukamy je, pomnażając nasze nabożeństwa, aby Król Jezus był wywyższony i aby ludzie byli błogosławieni. To i my, i ludzie wokół nas, żeby byli błogosławieni. O to w tym chodzi. Więc to jest nasze zaangażowanie i oddanie. Potrafimy zaufać. Potrafimy być ufni wobec ludzi, z którymi współpracujemy. Szanować tych, którymi się opiekujemy i szanować tych, którzy nami się opiekują, bo to jest klucz do dobrej współpracy. To jest klucz do współpracy, szanować tych, którzy są, opiekują się nami, tymi, którymi my się opiekujemy, ci, którzy nas wspierają i tymi, których my wspieramy. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, że Kościół, ta metafora, Paweł ją bardzo lubi, że to metafora to ciała. Ale my jesteśmy w ciele, tacy właśnie jesteśmy ze sobą połączeni. Tacy jesteśmy. Jesteśmy połączeni. Opowiadałem kiedyś, ale już chyba 2 lata temu, więc przypomnę, makabryczną historię, jak mój znajomy, który pracował na kopalni. Jeden z jego kolegów odkładał takie płyty betonowe, dosuwał, które stanowiły strop na wypadek, jakby było tąpnięcie, żeby się węgiel nie osunął na głowę górnikom w tym korytarzu. I kiedy tak dosuwał, akurat było tąpnięcie i odcięło mu palce. I potem, co było makabrycznego w tej historii? Mówi, codziennie chodziliśmy do pracy i te jego palce były. Najpierw sine, potem żółte, zmieniały kolor, codziennie tam innego dnia były, ale nikt ich nie posprzątał. I ja taki zdziwiony mówię, ale jak, no nikt z was nie posprzątał tych palcy? Brzydziliśmy się ich dotknąć. Wiecie, niepołączone z ciałem palce, dotyk generalnie jest miły. Kiedy się ze sobą witamy, podajemy sobie dłonie i jest przyjemne ciepło rąk. Zgadza się? Ale odrąbane od ciała palce nie są już tak przyjemne. Ani to nie jest przyjemne dla ciała, ani dla palcy. Ale tacy jesteśmy współzależni i chcemy to świętować. I chcemy to wzmocnić. I chcemy być za to wdzięczni. Amen? Amen. My nie z tych, co są odrąbanymi paluchami. Chociaż to makabryczna historia. Obiecuję, że nie powiem jej wcześniej niż za 2 lata. I wreszcie... Niektórzy z nas w tym brylują i osiągają level master. Teraz mi grożą palcem. Ale ja jestem odważny. Blanka, nie groź mi tym palcem. Niektórzy z nas już osiągnęli poziom master w świętości, jak święta Blanka. Niektórzy jeszcze tam w ten węgiel trzeba dmuchać. Chyba Adrian się zgodzisz ze mną. No ba. Dla tych z nas, którzy nie wiedzą, Adrian jest mężem świętej Blanki. A Blanka ma po prostu tak ją postrzegamy. Jako taką naprawdę świętą osobę. Świętość daje naszej służbie siłę. I kiedy się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o tych wartościach, które chcemy, żeby przez 2 miesiące wzmocnić w naszym Kościele, to mieliśmy jedno ważne przekonanie. Chcemy zawalczyć o świętość życia w tym Kościele. Chcemy rozpocząć rok też walcząc
o świętość każdego z nas. Dlaczego? Bo świętość jest zwycięstwem. Nie chodzi o to, że świętość jest taka miła, jest taka kościelna, jest taka, wiecie, pobożna mina i ludzie w ogóle lubią świętych i tak dalej. Nie. Świętość jest osobistym zwycięstwem Chrystusa nad grzechem, który przeszkadza nam żyć błogosławionym życiem. Dlatego chcemy zawalczyć o świętość życia każdego z nas w każdym aspekcie. Bo to daje naszemu życiu siłę, bo to jest zwycięstwo Chrystusa. Zwycięstwo nad grzechem, który nas odciąga od Bożego błogosławieństwa. A wszystko, co robimy w Kościele, to po to, żeby Jezus był wywyższony, a nasze życie, żeby było błogosławione. Zgadza się? Amen. Więc nie ma. Nie ma w tym sensie nic piękniejszego niż takie miejsce naszego zwyciężania. Chcemy. Świętość daje nam siłę do służby. Podsumowując to, co powiedziałem. Wiemy, dokąd idziemy. Wiemy, dokąd idziemy. I znamy dużą, ważniejszą odpowiedź na pytanie, dokąd idziemy. Znamy odpowiedź na pytanie, po co idziemy. Po co tak funkcjonujemy, po co spotykamy się w niedzielę. I jak każdy z nas zapamięta te dwie rzeczy, żeby Król Jezus był wywyższony i żeby życie ludzi było błogosławione, to będzie udane kazanie. Jak każdy z nas zapamięta te dwie rzeczy, to wszystko jest po to, żeby Jezus był wywyższony, a życie ludzi błogosławione. Jeśli coś się w tym nie mieści, to sorry, Winnetu, ale na to jest fajne, to możemy się spotkać, wiecie, w niedzielę po południu i o tym pogadać, ale nie ma na to miejsca w Kościele, bo w Kościele wszystko, co nas jednoczy, to właśnie te dwa pragnienia, żeby nasze życie było bardziej poddane Bogu, a Jezus, żeby był wywyższony. Więc podsumowując to, co powiedziałem, działamy intencjonalnie. Wiemy, co chcemy osiągnąć. Kiedy wiemy, co chcemy osiągnąć, to znamy odpowiedź na pytanie, jaka jest nasza droga, w jaki sposób idziemy, to też nie boimy się trudności. Ale pierwsze, działamy intencjonalnie. Możemy to wyświetlić, Magda? Bo to jest, pomoże nam zapamiętać. Wiemy, dokąd idziemy, wiemy, w jaki sposób idziemy i najważniejsze, wiemy, dlaczego tak idziemy, aby Król Jezus był wywyższony, aby życie ludzi było błogosławione. Pomyślmy o swoim życiu przez chwilę. Jak czasami, nie wiem, ja pomyślę o swoim. Mi naprawdę brakuje intencjonalnego działania prywatnie. A przynajmniej kościelnie chcę, żeby go nie brakowało. Jadę po Liwie i zapominam, że jadę po Liwie. Wychodzę ze sklepu i zapominam, czy ja już załatwiłem wszystko, co miałem załatwić poza domem, czy mogę wracać do domu i wracam do domu bez dziecka. Ale w Kościele nie dlatego, że jest po drodze, ale dlatego, że rzeczy są ważne, bo pomagają żyć bardziej Bożym życiem. Chcemy je robić, a nie dlatego tylko, że są po drodze. Jeżeli mam świadomość, po co to robię, to będę gotowy zmierzyć się z trudnościami. Bez wysiłku zdobywa się tylko szczyty głupoty. To, co jest wiele warte, wiele kosztuje. Jest John Maxwell, świetny chrześcijański mówca, któremu dam tylko minutę, żeby opowiedział, bo bardzo mi się podoba, w jaki sposób on opowiada o tym, że warto podjąć wysiłek. Poprosimy Johna na chwilę. Jedna minuta, nie więcej, bo jestem zazdrosny o czas. Wszystko, co jest warte zachodu, wymaga pójścia pod górkę. Wszystko. Życie nie jest łatwe, nigdy takie nie było i nie miało być. Wszystko, co ty i ja mamy w swoim życiu, jeżeli jest to cenne i piękne, jest pod górkę. Jeśli chcesz osiągnąć w życiu sukces, zbudować firmę, cały czas będzie pod górkę. Zaufajcie mi, nigdy nie słyszałem, żeby osoba, która założyła firmę albo odniosła sukces, pytana o to, jak to osiągnęła, spojrzała po prostu w kamerę i powiedziała: nie mam pojęcia. Bóg mi świadkiem, po prostu się obudziłem. Nie. Ten lider dokładnie wie, jak się tam dostał,
bo przez całą drogę szedł pod górkę. Pod górkę chodzi się ciężej niż z górki. Ja lubię taki przykład dryfowania. Wiecie, my nie chcemy dryfować jako chrześcijanie. My chcemy, pamiętamy, stanąć doskonali przed Bogiem. Każdy z nas, żeby stanął kiedyś doskonały przed Bogiem. Wiecie, dryfuje się z łatwością, wystarczy położyć się na wodzie i się dryfuje. Płynie się w określonym kierunku z wysiłkiem. Wymaga to machania rękoma, machania wiosłami, w zależności czym płyniesz, ale wymaga namysłu. Pomyślcie o tym. Wiecie, nie da się płynąć ku Bogu nie robiąc nic. Bo to jest dryfowanie. I tak się jakoś składa, że jak ludzie dryfują, to zawsze od Boga, a nie ku Bogu. Jak małżeństwo dryfuje, to nie powiemy o małżeństwie, że małżeństwo dryfuje, kiedy ludzie stają się coraz bardziej bliscy, kochają się coraz bardziej, bo to wymaga wysiłku. Ale jak dryfują, to jakoś tak się zawsze składa, że się od siebie oddalają, a nie przybliżają. Zgadza się? Więc wiemy, dokąd idziemy. Nie chcemy dryfować, chcemy płynąć. Chcemy świadomie wybierać kierunek, w którym płyniemy i podjąć wysiłek i pokonać trudności, żeby udało się dopłynąć do tego miejsca. Bo dryfowanie nie wymaga wysiłku. Ale my nie z tych, co dryfują. Tacy właśnie jesteśmy. I trzecia, ostatnia rzecz, kiedy już pogadaliśmy sobie o tym kierunku. Potrzebny jest wysiłek, żeby iść w określonym kierunku. Potrzebna też jest koncentracja. Jak pracowałem w firmie szkoleniowej, to bardzo często prowadziłem warsztaty z wystąpień, z mówienia na forum. Ale żeby innych uczyć, samemu musiałem się uczyć. I osoba, która mnie uczyła, czasami przyglądała się moim 4-godzinnym występom na forum i siedziała i w tym czasie zapisywała wszystkie rzeczy, które uważała, że są warte zwrócenia uwagi. I dobre, i złe. I było 15 stron, a 4 zapisanych maczkiem na takim całodniowym moim gadaniu. A potem z tego wszystkiego wybierała tylko 2. I mówiła: Michał, będziemy pracować tylko nad 2 rzeczami. Nad gestykulacją i nad puentami. Żeby puenty były wyraźne, żeby wybrzmiały, żeby było wiadomo, że ta myśl jest zamknięta i podsumowana. I druga rzecz, nad gestykulacją. A to wszystko inne, co w tych karteczkach? Nie ma sensu zajmować się wszystkim innym. Bo żeby czymś zająć się skutecznie, trzeba się na tym skoncentrować. Zgadza się? Więc kiedy wiemy, dokąd idziemy, to wiemy też, dokąd nie idziemy i z czego rezygnujemy. Jeśli wiemy, dokąd idziemy, to wiemy, gdzie nie skręcamy. Innymi słowy, żeby pójść do przodu, trzeba zrezygnować z chodzenia w bok. I to nie znaczy, że chodzenie, że tu z boku nie jest fajnie. Jak ja idę do Lidla po ten ketchup, to nie znaczy, że w Decathlonie nie sprzedają fajnych butów neoprenowych. Pewnie, że sprzedają. Ale ja wiem, po co idę. A to oznacza jednocześnie, że wiem, po co nie idę. I uwierzcie mi, że te wszystkie rzeczy, które ten człowiek miał na tych 15 kartkach A4, były cenne i wzbogaciłyby mój warsztat. Ja ich nie neguję. Ale ja ich nie potrzebowałem, żeby te 2 przepracować. I tak jest w naszym też duchowym życiu. Wiele naszych postanowień noworocznych nie działa, bo mamy ich 47. Kiedy wiemy, dokąd idziemy, wiemy, na czym się skoncentrować i nad czym zadziałać. Bardzo mi się podobało, kiedy byli nasi goście, oni to powiedzieli ze Szwajcarii na naszych warsztatach. Oni powiedzieli, że oni patrzą, mają dwa rodzaje spojrzeń. Patrzą daleko i patrzą pod nogi, jednym okiem. Człowiek ma 2 oczu właśnie po to. Jednym, żeby patrzeć daleko, dokąd idę, a drugie, żeby patrzeć sobie pod nogi, gdzie masz 1 kłodę pod nogami. Że tam będzie ich między tym, co jest daleko, co jest celem, a tym, co jest blisko dzisiaj pod twoimi nogami, jest 16 tysięcy rzeczy, które się wydarzą za rok, za 2, za 3, za 5, ale nie ma sensu się nimi zajmować. Żeby skutecznie maszerować, trzeba się zajmować problemami, które są dziś i planować miejscu, w którym chcę być na końcu drogi. A za rok, za 2, za 3, kiedy tam dojdę w to miejsce, będę rozwiązywał te problemy, które się pojawią. I rozwijał swoje życie
w tym miejscu, w którym się znajdę kiedyś tam. Tacy właśnie jesteśmy, skoncentrowani i wolni. I wolni do tego, żeby każdą naszą aktywność w Kościele podporządkować dwóm celom. Aby Król Jezus był wywyższony i aby życie ludzi było błogosławionych. Po co to dzisiejsze kazanie, ten wstęp? Żeby każdego z nas zaprosić na progu nowego roku. Już za progiem nowego roku. Dołącz do nas. Dołącz do nas. Do tego wszystkiego, co będziemy przez kolejne 8 kazań mówić, 8 tygodni. Do tego wszystkiego, o czym będziemy przez 2 najbliższe miesiące żyć. Dołącz do nas, żebyśmy razem to przeżywali, świętowali, rozwijali. Postawę oddania, postawę wdzięczności, postawę zaangażowania, postawę hojności, postawę świętości, bo nasze życie woła o świętość. Dołącz do nas, bo tacy właśnie jesteśmy. Wiemy, dokąd idziemy, nie idziemy od przypadku do przypadku, ale wszystko, co w naszym życiu się dzieje, podporządkowane ma być dwóm celom. Aby Król Jezus był wywyższony i nasze życie, żeby było bardziej, jeszcze bardziej do Boga przybliżone, jeszcze bardziej Mu się podobające, jeszcze bardziej błogosławione. Chyba nic tak nie kręci, jak przemienione życie. Najmocniejszy dla mnie strzał w tym życiu, w tym roku, który minął, to było, jak spotkałem się na jakiejś konferencji młodzieżowej z młodym człowiekiem, opowiedział mi, z czym się zmaga. I mówię mu, to co powiedziałem teraz o koncentracji, mówię, wiesz, jak ten grzech przezwyciężysz jednego, drugiego, trzeciego dnia, przyniesiesz do Chrystusa, to zobacz, jak pierwszego dnia zawalczysz o świętość i zdecydujesz o tym, żeby dokonywać wyborów, które się Bogu podobają, a nie Boga obrażają, to drugiego dnia już będzie łatwiej, bo to będzie tylko 50% tego, co już masz za sobą. Trzeciego dnia to już jest 30%, czwartego dnia 25%, a dziesiątego dnia to już masz 9 dni sukcesu za sobą. Chodzi tylko o 10% drogi, którą już przeszedłeś. To już jest krótsza droga. 10% niż 50, zgadza się? I było mi strasznie miło, jak zadzwonił do mnie w święta i powiedział: 2 miesiące pozwoliłem Bogu zwyciężyć mój grzech. 2 miesiące. A ja mówię, no, aleluja. O to chodzi. Żeby ludzie byli błogosławieni, a Jezus wywyższony. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy. Wiecie, wszystko, co mamy, naprawdę w to wierzę, wszystko, co mamy, to modlitwa, to mądrość i to posłuszeństwo. W tym, jacy jesteśmy w Kościele, bo w wielu rzeczach mamy, prawda? Ktoś ma poloneza, ktoś ma dom, ktoś ma mieszkanie, ktoś ma sweterek. Ale w tym, co razem jako wspólnota mamy, jako Kościół, w tym, jacy jesteśmy, to mamy modlitwę, żeby rozpoznawać Boże prowadzenie. Mamy mądrość ludzi, którzy idą przed nami i są w tym mądrzejsi, możemy się uczyć. I najważniejsze, mamy posłuszeństwo temu, jak nas Bóg prowadzi. Jak rozpoznajemy Jego głos w modlitwie i w działaniu przez innych ludzi. To jest wszystko, co mamy. I tacy właśnie jesteśmy. Ja nie mogę się doczekać 2017 roku, każdego miesiąca, który będzie się wydarzał w nim. Bo mam głębokie przekonanie, że kiedy będziemy wzmacniać i rozwijać to, co Bóg w nas ukształtował, takie noworoczne orędzie, jak będziemy wzmacniać i rozwijać i wzmacniać to, co Bóg w nas kształtował, to będziemy zadziwieni, jak w grudniu się spotkamy, spojrzymy na siebie i powiemy: wow, ale jesteśmy. Bogu dzięki za to, jacy jesteśmy. Święci, wdzięczni, rozwijający się, doskonalący, bardziej posłuszni Bogu, bardziej wdzięczni Bogu, bardziej jeszcze oddani Bogu, bardziej zaangażowani w to, żeby w naszym życiu przez nasze ręce działa się Jego wola, przez Jego słowo, żeby działo się Jego działanie w naszym życiu. Tacy właśnie jesteśmy. Dołącz do nas. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to. Za to, Panie, że Panie, mamy, kiedy patrzymy na naszą wspólnotę, Panie, dziękuję Ci za to, że
że nie rozpoczynamy tego roku zniechęceni sobą, rozczarowaniami, ale Panie, rozpoczynamy ten rok zachęceni tym, czego się nauczyliśmy rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, zachęceni tym, Boże, jak nas prowadzisz, jak nas kształtujesz. Panie, chcemy po prostu, Panie, ja dziękuję Ci za to, że rozpoczynamy ten rok patrząc w ten kosz Twoich węgli, Boże. I tam jest żar, Panie, za to Ci dziękuję. Proszę Cię, Boże, żeby rok 2017 po prostu to był czas, kiedy Twój Duch będzie w ten żar tak dmuchał, żeby, Panie, żebyśmy jeszcze bardziej się rozpalili, żebyśmy jedni rozpalali się od drugich, żeby ci spośród nas, którzy, Panie, przeżyli z Tobą rzeczy i są mądrzejsi o jakieś doświadczenia, potrafili podzielić się z tymi doświadczeniami z innymi. Ci, którzy, Panie, są, Boże, ukształtowane, mają przez Ciebie serce wdzięczności, żeby potrafili opowiedzieć o tym innym. Ci, którzy, Boże, potrafią dla innych nieść zachętę, są naprawdę jak Jezus i niosą zachętę w życiu innych, żeby, Panie, rozlali to błogosławieństwo na życie ludzi wokół siebie, żeby, Panie, było wielu Twoich naśladowców i wielu ludzi powiedziało, chcę być jak Jezus, chcę nieść zachętę w życie innych i dodawać wartość do ich życia. Panie, proszę Ciebie, żeby ci z nas, którzy są święci, Boże, tak cudownie zainspirowali innych do podjęcia walki o świętość swojego życia, o pokonanie grzechu, który ograbia z błogosławieństwa i czyni nieszczęśliwymi. Panie, proszę Ciebie, żebyśmy w każdym aspekcie naszego życia, ci, którzy cudownie czerpią błogosławieństwo z tego wszczepienia i zasadzenia, żeby byli ogniem, od którego inni się zapalą do odkrywania tego zjednoczenia i wspólnoty. Panie, tacy jesteśmy. Chcemy być tacy jeszcze bardziej. Wdzięczni Tobie za Twoje prowadzenie. Wdzięczni Tobie za Twoje działanie w naszym życiu. Wdzięczni Tobie za Twoje słowo. Proszę Cię, byś nas błogosławił jako Kościół. Panie, byś nas błogosławił przez te 2 miesiące, kiedy będziemy rozważać te kolejne przymioty, Panie, charakteru, który chcesz, Panie, za pomocą których chcesz nas prowadzić do doskonałości, do jeszcze bardziej naśladowania Ciebie. Proszę Ciebie o to, Jezu. Ale proszę Ciebie też, Boże, żebyś naprawdę wzmacniał w nas Twoje prowadzenie i żebyś dał nam, Panie, też taką siłę i głęboką świadomość. Boże, we wszystkim, co jako Kościół razem przeżywamy, przynosimy teraz wszystko przed Twój tron i chcemy tylko 2 rzeczy. Żeby imię Jezusa było wywyższone i żeby nasze życie było bardziej błogosławione. Jeszcze bardziej dopasowane, Boże, do Twoich kochających dłoni. Jeszcze bardziej poddane Twojemu uściskowi nad naszym życiem. Jeszcze bardziej poddane Twojemu prowadzeniu. Panie, proszę Cię, żeby to był rok podejmowania działań i wysiłków, które będą wnosić błogosławieństwo w życie ludzi w tym Kościele, a żeby to był rok, który będzie, Panie, poprzez który będziesz wnosił błogosławieństwo w życie ludzi w tym mieście. Chcemy, Panie, naprawdę widzieć, jak ludzie są błogosławieni spotkaniem z Tobą. Amen. Amen.